Katowice czy Mikołów? Takiego wyboru mieliby dokonać mieszkańcy południowych dzielnic stolicy województwa w referendum, do którego jednak nie dojdzie. Mało kto słyszał o tej inicjatywie, a poza tym organizatorzy zebrali niewiele podpisów. Mimo to są zadowoleni ze swojego pomysłu. Łukasz Kądziołka. Zamiast ze stacji Katowice-Ligota podróżni odjeżdżaliby z Mikołowa-Ligoty, a takie drogowskazy już nie byłyby potrzebne. O pomyśle przyłączenia do sąsiada z południa 7 dzielnic Katowic wiele osób nawet nie wiedziało. Znaczy właściwie nie, to jest dziwny pomysł. Nie, pierwsze słyszę w ogóle. Ale faktycznie ktoś na taki pomysł wpadł. Jednak mieszkańcy mają uzasadnione wątpliwości. A czemu do Mikołowa? W referendum miałoby paść pytanie, czy mieszkańcy uważają, że dzielnice Ligota, Panewniki, Piotrowice, Ochojec, Podlesie, Zarzecze oraz Kostuchna powinny stać się częścią Mikołowa. Inicjatorzy referendum, którzy postanowili o to zapytać, nie tyle chcieli wpłynąć na przebieg granic, co wywołać dyskusję. Zebrali bardzo niewiele, bo nieco ponad 300 podpisów poparcia. Ale mimo to są zadowoleni. Oczywiście, że było warto i myślę, że to się na tym nie skończy. I jak nawet teraz nie odbędzie się referendum, to czy Rada Miasta nie zdecyduje, żeby teraz jednak to jest ważne i trzeba to referendum zrobić, to będziemy i już robimy kroki w kierunku kolejnego. Może ono się zmieni, się pytanie referendalne, nie będzie odłączenie dzielnic. Tylko na przykład w sprawie odwołania prezydenta. Nie do końca zadowoleni mogą być radni, bo zgodnie z prawem muszą się tą inicjatywą zająć. Nie wiem, kiedy sesja będzie, spodziewam się, że będzie ona w ostatnim możliwym terminie, ponieważ nie wiemy, kiedy będzie opinia wojewody śląskiego, być może 16 sierpnia, ale będę Państwa informował z ustawą wyprzedzeniem. Jeszcze raz ubolewam, rozumiem urlop. Pomimo faktu, że ta inicjatywa nie spełnia wymogów formalnych, a więc podpisało się pod nią zaledwie 1,5% uprawnionych osób, co jest znacząco niewystarczającą liczbą ustawowo do uruchomienia takiej procedury, Rada Miasta Katowice zobligowana jest w terminie 30 dni podjąć uchwałę w tym zakresie. W najbliższy piątek odbędzie się posiedzenie komisji, która będzie dyskutować nad referendum. Pytanie, czy taką dyskusję jest sens w ogóle rozpoczynać? Jeżeli każdy wniosek, nawet podpisany przez 20-30 osób miałby być procedowany, to w tym momencie bardzo łatwo sparaliżować każdą jednostkę samorządu terytorialnego, wrzucając co jakiś czas tego typu pomysł referendalny. Choć trwa sezon urlopowy, to uchwałę trzeba przegłosować. Dlatego w obronie granic Katowic niektórzy radni będą musieli prawdopodobnie wakacyjne plany zmienić.